Dzień dobrze posmakuj. Dzisiaj pokażę Tobie, jak przygotować dwa masła smakowe, szybkie, ekspresowe na wieczorną przekąskę dla gości. Zostań i oglądaj do końca. Jeśli poszukujesz szybkich, polskich przepisów, to subskrybuj mój kanał. Niebawem koniec roku, Sylwester, karnawał. Żeby zrobić szybką, prostą, łatwą przekąskę, wzbogacić ją dodatkowymi aromatami, smakami, postanowiłem, że pokażę Wam, jak zrobić proste masła smakowe, ale też dodam jakichś innych scenariuszy, jak można będzie przygotować fajne, smaczne masełko. Zacznę od pokazania klasycznego czosnkowo-pietruszkowego masła. Czosnek, główka czosnku dobrego, polskiego, upieczona. Trochę oleju, folia aluminiowa albo pergamin, zamykacie, troszeczkę soli i pieczecie jakieś 25-30 minut, 180 stopni. Możecie wbić wykałaczkę, jest mięciutkie, wyjmujecie. Łupinki możecie wykorzystać na przykład do ugotowania bulionu, jak robicie, możecie dorzucić, nie musicie wyrzucać. Teraz mam masło w temperaturze pokojowej. Teraz ząbeczek po ząbeczku, pięknie, ładnie i ciach. Nic tutaj nie może się zmarnować, wszystko musi wylądować w maśle, żeby zbudować smak i aromat, ale łupinek już nie. Tutaj mam masełko i czosnek, do tego dodam pokrojoną szalotkę, ale bardzo drobno, równiutką kosteczkę, piękną. Zobaczcie, musicie mieć dobry nóż. Dodaję do masła i czosnku pieczonego. Możecie również zrobić ze świeżym czosnkiem. Ale wydaje mi się, że ten jest taki bardziej subtelny, wyciągnięty smak i aromat jest z takiego bardziej pieczonego czosnku, więc polecam, zróbcie z pieczonym czosnkiem. Teraz drobniutko, równiutko działamy. Dużo, sporo natki pietruszki. Ma być masełko pietruszkowe do tartinek, ewentualnie do jakiejś rybki pieczonej. To buduje i niesie smak. Do tego sok z cytryny. I oczywiście sól i pieprz. Delikatna próba. Chrupiące od szalotki. Lekko czosnkowe, pietruszkowe, kwaśne, słone. Fantastyczny smak masła pietruszkowo-czosnkowego. Bardzo polecam. Ze świeżej czerwonej papryki zrobię też malutkie brinua, malutka kosteczka. Lądujemy w masełku. Ciach. Do tego szczypiorek i dymka, dobrze umyta. I razem z białymi i zielonymi częściami kroję i dodaję do masła. Też wszystko ładnie, drobniutko, pięknie pokrojone. W jedzeniu chodzi o to też, żeby był wygląd, czyli żeby było kolorowo, czerwono, biało, zielono, żółto. No i oczywiście o to, żeby był smak. Słodka papryka mielona. I oczywiście nie może zabraknąć ostrej papryki. Troszkę soku z cytryny. Do smaku dodaję troszeczkę pieprzu i sól oczywiście na smak. Mieszamy delikatnie wszystkie składniki razem. Masło w temperaturze pokojowej. Pycha. Chrupiące, kwaśne, słone, mocno paprykowe, lekko pikantne, tak w sam raz z pikantnością. Bardzo smaczne, naprawdę bardzo dobre, a już sobie wyobrażam, jak będzie smakowało z bagietką. I to, co tygryski kochają i uwielbiają. Chrupiąca bagietusia, masełko przepyszne i degustacja. Mega! Super! Pyszne, czosnkowo-pietruszkowe, lekko cytrynowe masło i chrupiąca, świeża, pszenna bagietka. Polecam Wam wypróbować ten przepis i napiszcie w komentarzu, czy Wam smakowało tak proste, a zarazem wykwintne danie przekąska.